Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Gabi i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o jednej z ciekawszych powieści, jakie ostatnio czytałam. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim w literaturze i zrobiło to na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Mowa o Bani, książce, którą recenzowałam w ramach współpracy z wydawnictwem Cyranka. Jest to feministyczny western, czyli coś, co no, nigdy nie znalazło się jakoś w kręgu moich zainteresowań, to znaczy nigdy nie znalazł się tam western, no ale gdy dowiedziałam się, że ta książka jest właśnie feministycznym westernem, no to wiedziałam, że będę musiała ją przeczytać. Do tego poświęćmy 3 sekundy na podziwianie tej fantastycznej okładki, bo moim zdaniem to jest absolutny majstersztyk. I tak samo jak piękna jest ta okładka, tak dobra jest ta powieść. Rok 1894. Młodziutka Ada jest córką położnej, której pomaga przyjmować porody. Gdy dziewczyna wychodzi za mąż, szybko okazuje się, że jest niepłodna i po jakimś czasie starań mąż oraz jego rodzina postanawiają wyrzucić dziewczynę z domu. Ta wraca do matki, ale niestety po jakimś czasie sąsiadki i inne mieszkanki tej niewielkiej miejscowości zaczynają oskarżać Adę o rzucanie uroków, o rzucanie czarów i powodowanie chorób u przyszłych matek i u ich dzieci. Też oskarżają ją o powodowanie śmierci dzieci. No, dziewczyna niestety zostaje położona w sytuacji, w której ma do wyboru albo uciec do klasztoru, albo pójść do więzienia. No i oczywiście decyduje się na klasztor, żeby nie spędzić reszty życia w więzieniu. Tam dowiaduje się o istnieniu pewnej grupy kobiet wyjętych spod prawa, właśnie banitek, i postanawia do nich dołączyć. Wędruje więc do tych kobiet na pustkowie, próbuje do nich dołączyć, a z tyłu głowy cały czas ma pewien cel polegający na spotkaniu się z autorką książki o chorobach kobiecych, o przypadłościach kobiecych, między innymi o niepłodności, ponieważ nikt nie wie, z czego niepłodność może wynikać, i Ada ma zamiar spotkać się z tą położną, autorką tej książki, i sama odkryć właśnie, z czego wynika jej choroba, jej i wielu, wielu innych kobiet, które w tamtym momencie były narażone na ogromne niebezpieczeństwo w postaci właśnie oskarżenia o czary i o rzucanie uroków. No i dziewczyna nie chce, żeby świat tak wyglądał, postanawia się czegoś w tej materii dowiedzieć, i właśnie to jest taki jej główny cel, który przyświeca jej przez całe życie. Jeśli chodzi o taki zarys fabularny, to tyle, więcej nie będę zdradzać. Jest to książka, która naprawdę ogromnie mi się spodobała. To pierwsza pozycja od wielu, wielu, wielu miesięcy, którą sobie specjalnie odkładałam po kilkunastu, kilkudziesięciu stronach, żeby tylko zostawić sobie coś jeszcze na kolejny dzień, bo tak bardzo mi się podobała. To jest naprawdę świetnie, bardzo zręcznie napisana pozycja, taka bardzo feministyczna, ale właśnie w tle mamy to Colorado, końcówkę XIX wieku, napady, rabunki i życie na odludziu z grupą kobiet, które mają bardzo podobne doświadczenia, ale jednocześnie różnią się naprawdę bardzo, bardzo, więc w tej grupie również jest bardzo ciekawa dynamika. Ja, no, zakochałam się w tej powieści i naprawdę świetnie mi się ją czytało i bardzo bym chciała poznać więcej takich książek i no, na pewno będę czytała kolejne książki tej autorki, bo jeśli ona pisze w taki sposób, no to nic, tylko czytać. To jest taka współczesna, amerykańska, kobieca proza, którą lubię najbardziej, w której właśnie są bardzo silne, niezależne, kobiece postaci, świetnie zarysowane, a do tego mamy tutaj fantastyczne tło historyczne. W tym przypadku akurat Stany Zjednoczone, właśnie Colorado, końcówka XIX wieku. No i mamy tutaj ten mocny klimat westernu, ale jednocześnie ta książka jest napisana bardzo współcześnie, także ją się czyta naprawdę fantastycznie. Nie mamy tutaj żadnej takiej stylizacji językowej, nic z tych rzeczy. Książka jest napisana naprawdę fantastycznie i po prostu cudownie się ją czyta. Jak wspomniałam na początku, mi nigdy nie było po drodze z takimi tematami westernowymi, ani pod względem literatury, ani pod względem filmu. Nie przepadałam nigdy za takimi klimatami jakoś
no nie ciągnęło mnie do tego, ale Banitka mnie absolutnie zachwyciła i naprawdę z całego serca Ci ją polecam. I jeśli właśnie szukasz powieści, w której będzie się dużo działo, z którą spędzisz kilka przyjemnych wieczorów, która też jest mądra w swoim przesłaniu, ale nie jest patetyczna, jest taka bardzo lekka, to jest typowa książka rozrywkowa na spokojny wieczór, szczególnie na końcówkę wakacji, sprawdzi się doskonale, no to naprawdę po Banitkę warto sięgnąć. To jest książka, która myślę, że wielu osób nie rozczaruje. Będzie stanowiła naprawdę fantastyczną rozrywkę. No i Adzie po prostu chcemy kibicować, chcemy, żeby jej się powodziło. Ale jednocześnie oczywiście nie jest to książka, która kończy się, czy w której w ogóle jest takie pasmo happy endów i szczęśliwych jakichś rozwiązań, akcji. To też jest coś, co bardzo sobie cenię i co mi się bardzo w tej książce podoba. No, ja jestem Banitką zachwycona i z całego serca jeszcze raz Ci ją polecam. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Koniecznie daj mi znać, czy Banitkę znajduje się na Twojej liście książek do przeczytania, albo może czy po tym filmie ją dopiszesz, bo jeszcze raz, naprawdę warto. I jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!